Przez kilka pierwszych miesięcy Krajewska pojawiała się na moich lekcjach w szkole, co było nietypowe. Nigdy wcześniej nie uczyła dzieci. Od dawna też nie koncertowała. Po szkole krążyły plotki, że miała załamanie nerwowe w czasie zagranicznego koncertu i dlatego porzuciła granie. Miłka, z którą chodziłam na harmonię, wiedziała to na pewno, bo jej ojciec pracował w filharmonii, ale tak naprawdę nikt nie mógł niczego potwierdzić. Zresztą nikt, łącznie z dyrektorką szkoły, nie zadałby Krajewskiej takiego pytania. Kiedyś, w jakiejś rozmowie z jej mężem, wspomniałam, że to wielka strata, że Krajewska nie koncertuje. Machnął ręką, jakby chciał odegnać natrętną muchę. Nie odpowiedział. Nie dopytywałam. Zresztą wystarczyło, że okazała mi zainteresowanie. Ona, ta wielka skrzypaczka. W szkole z tego powodu było jednak wielkie poruszenie. Szepty, chodzenie na palcach. Szybko jednak okazało się, że Krajewska nie mogła się dogadać z profesor Zachwatowicz, moją nauczycielką skrzypiec. Wtrącała się we wszystko, na każdych zajęciach, od pierwszej lekcji. Ładnie, Marta, trzymaj tempo, powiedziała Zachwatowicz, wybijając rytm obcasem przy sonacie C-dur Mozarta. Ale jak ładnie, żachnęła się Krajewska, siadając na kamiennym parapecie. Ja panią profesor przepraszam, jak ładnie, kiedy prawy łokieć puszcza. Marta, do góry ręka, pilnuj się. I tak było cały czas. Nie to tempo, zła fraza, repertuar za mało ambitny. Nie dość dbam o instrument, palce na smyczku, nie tak. W końcu profesor Zachwatowicz poskarżyła się dyrekcji i w wyniku dyplomatycznych podchodów mojej matki i przychylności szkoły zaczęłam chodzić do Krajewskiej na prywatne lekcje.